Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby kawędzić o książkach. Ja dzisiaj, proszę Państwa, chciałem przypomnieć to, co jakby stanowi główną, nie jakby co stanowi główny nurt naszych przemyśleń i takiej można powiedzieć formacji duchowej, którą się bawimy, ekscytujemy. Wspólnie, czyli te pamiętniki ziemiańskie, które, które wszyscy czytaliśmy, a część z nich zostało przeze mnie wydanych, czyli wydaliśmy Hipolita Milewskiego dwa tomy i Edwarda Wojniłowicza, dwa tomy. Chciałem je przypomnieć, ponieważ kończą się nakłady. A wznowień nie będzie, więc no Hipolita zostało już bardzo mało, znaczy pierwszego tomu zostało bardzo mało, drugiego trochę więcej, ale ja sprzedaję to teraz w pakiecie, żeby po prostu nie, nie został mi nadmiar tego drugiego tomu. Nie będę dodrukowywał pierwszego tomu, także niech sobie, niech sobie każdy to wybije z głowy. Po prostu tego już na razie nie będzie w sprzedaży, a zastąpimy to jakimiś innymi książkami. Był spory nakład, po 1500 egzemplarzy, była przecena, każdy mógł się zaopatrzyć. Proszę Państwa, o Hipolicie mówiłem wiele razy, więc nie będę na razie do tego wracał, natomiast przypomnieć chcę Edwarda Wojniłowicza, pierwszy tom wznowiony po wojnie w bardzo dziwnych okolicznościach, a tak to przed wojną, natomiast drugi tom niepublikowany nigdy pozostawał w rękopisie. Jak Państwo pamiętacie tę historię, myśmy w rekordowym tempie uzdatnili ten rękopis do plików komputerowych, plików elektronicznych, a następnie to po prostu opublikowaliśmy. Dlatego, że no, proszę Państwa, nie może być tak, że teksty źródłowe dotyczące historii Polski najnowszej leżą w rękopisach i są przedmiotem jakichś zakulisowych rozgrywek historyków, tak? bo jak to nam powiedziano ukradkiem i tak w wielkiej tajemnicy, ten drugi tom, o którym myśmy pracowicie, myśmy, pan Marek Natusiewicz i pani Maria Gościcka, pracowicie odcyfrowywali i tłumaczyli z, z rękopisu na, na tekst drukowany, że ten, ten tekst krążył w środowisku naukowym i, i, i takim powiedzmy, no, środowisku inteligencji polskiej, tak to nazwijmy, chociaż to jest po prostu hańba, jedna z kolejnych. Krążył jako maszynopis i wszyscy sobie to podawali z rąk do rąk, ekscytując się tym niesamowicie, jakież tam są rewelacje w tym tekście po, po umieszczone. Więc Proszę Państwa, jeżeli ludzie, którzy mają jakieś, jakąś siłę sprawczą, a przynajmniej za takowych się uważają, ekscytują się krążącym pokątnie maszynopisem, zamiast wydać wspomnienia i udostępnić je czytelnikom, to to jest jakaś pomyłka. Bo ja ciągle słyszę dyskusję o elitach. Jakaś to elita, która się izoluje i karmi się takimi ochłapami, co to w ogóle jest? No więc proszę Państwa, trzeba było to wydać. Żeby każdy mógł sobie przeczytać. No I oto jest już od dłuższego czasu, ale się kończy, więc wszystkich uczulam, żeby nie zwlekali, bo jak się skończy, to będzie płacz i zgrzytanie zębów i telefony, a kiedy pan to wznowi? Nie wznowię. Nie wznowię, dlatego, że rynek więcej tego nie wchłonie, a sytuacja wygląda w ten sposób, że Nikt mi nie pomoże w promocji tej książki. Dlaczego? Bo tak, prawda? No bo skoro jest odpis, tak, skoro jest maszynopis, który od nie wiem, 20-30 lat krąży gdzieś tam po kątnie, no to po co się w ogóle bawić w jakieś wydawanie? Chyba idiota by się angażował w to, żeby, żeby wydawać tę książkę, skoro znajomi krewni królika mogą sobie to poczytać gdzieś tam na kanapie z wypiekami na twarzy. Yy, powtórzę, to jest hańba po prostu. No ale całe szczęście, jakoś żeśmy tej hańbę trochę tutaj zmyli z siebie i mamy te dwa tomy Edwarda Wojniłowicza. Edward Wojniłowicz, proszę Państwa, założyciel pochodzący z mężczyzny, założyciel Towarzystwa Rolniczego, poseł do Dumy Państwowej, właściciel majątku Sawicze, ograbiony przez traktat ryski, ograbiony przez socjalizm, zawiedziony w swojej wielkiej miłości do Polski dokonał żywota w Bydgoszczy. Hipolit Milewski w Poznaniu, a Edward Woniłowicz w Bydgoszczy. Edward Woniłowicz, proszę Państwa, pojawia się, ponieważ na Świętej żmudzi na Litwie wszyscy byli spokrewnieni. Edward Woniłowicz pojawia się, proszę Państwa, w tomie wspomnień Mieczesowa Jałowieckiego, który też wszyscy czytaliśmy, wszyscy znamy. Fantastycznym zupełnie, ponieważ obaj panowie byli, byli spokrewnieni. Jest piękny opis wizyty u Wojniłowicza, taki oddający głębie tej postaci, też jej dziwactwa, głębie przemyśleń, głębie duchową Edwarda Wojniłowicza. Przypominam, że toczy się proces beatyfikacyjny Edwarda Wojniłowicza, który zostanie świętym Kościoła Katolickiego na Białej Rusi. To już parę lat trwa ten proces beatyfikacyjny. A Mieczysław Jałowiecki przypomina go w takim bardzo, bardzo, no można powiedzieć, nawet czułym fragmencie swoich wspomnień, co jest o tyle dziwne, że Mieczysław Jałowiecki nie należał do osób przesadnie czułostkowych, przeciwnie, był to wielki szyderca i ironista, a także człowiek niezwykle trzeźwy. Proszę Państwa, więc mamy takie oto tomy, mamy takie oto tomy wspomnień, tak? my wspomnień wybitnych postaci świata ziemiańskiego, którego już nie ma i my tego nie czytamy, to jest poza świadomością, poza świadomością Polaków, którzy jeżeli już sobie to nawzajem udostępniają to właśnie w formie skrajnie karykaturalnej, bojąc się jeden drugiego, Hańba, powtarzam. Oprócz tego mamy jeszcze tomy publicystyki Hipolita Milewskiego, który był najbardziej zajadłym polemistą ze wszystkich trzech panów i najbardziej niezależnym, bo pozostali mieli jeszcze jakieś, jakieś rysy łagodności w charakterze. Natomiast bezkompromisowość Hipolita Milewskiego to jest po prostu coś, przed czym chylę czoła. Nigdy nie będziemy stać na coś takiego. Mamy proszę państwa tę fascynującą lekturę dotyczącą historii najnowszej, dotyczącą tych momentów, które są najbardziej newralgiczne, czyli momentu odzyskania niepodległości i gospodarowania tą niepodległością. Krytyczne bardzo analizy są w tych tomach. Mało w nich jest entuzjazmu i my tego nie czytamy, proszę państwa. No a co czytamy? Jeżeli już w ogóle coś czytamy. Żeromskiego, prawda? Albo Gombrowicza, prawda? A jakieś pojęcie o niepodległości i warunkach jej zaistnienia mógł mieć Gombrowicz albo Żeromski, prawda? Człowiek wynajęty do różnych niepięknych realizacji. To są, proszę Państwa, wszystko ludzie niezależni. Najmniej niezależny jest chyba Mieczysław Fiałowiecki, co nie zmienia faktu, że, że te wspomnienia są głębokie i piękne. No ale ci dwaj są ludźmi bezwzględnie niezależnymi mającymi dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. I to jest lektura, która nigdy nie trafi do serc i umysłów szerszej publiczności w Polsce i nie wzbudzi zainteresowania, dlatego że ona była zblokowana, po prostu zblokowana przez środowiska akademickie, które sobie podawały te nazwiska i te y, teksty y, po cichutku, z ust do ust, y, z rąk do rąk, y, ciesząc się tym w zasadzie nie wiadomo po co i, i z jakich przyczyn. Yy, uważam, że tak nie powinno być i uważam, że yy, to powinna być lektura obowiązkowa. Ja oczywiście tego nie zmienię, nie będę wprowadzał tej lektury obowiązkowej nigdzie, ani w szkołach, ani nie będę nikogo namawiał. Ja mogę tylko wydać książki, zareklamować je tutaj, sprzedać je i to wszystko. A jak uznam za stosowne, że można na tym coś jeszcze zarobić, to, to je wznowić. To jest tak wystarczająco dużo, proszę państwa, i zajmuje mi to wystarczająco dużo czasu. Nie mogę się zajmować niczym więcej, ale ludzie, którzy zawodowo powinni zajmować się promocją takich tekstów, niech się w końcu za to wezmą. To jest ważne, proszę państwa, żebyśmy zmienili nieco ten ja sobie tutaj to przytrzymam, żebyśmy zmienili nieco sposób patrzenia na piśmiennictwo, bo to nie chodzi o literaturę tak naprawdę. Literatura to propaganda, tak, utrzymująca pewną polityczną i gospodarczą fikcję, tak. Co to jest literatura polska po wojnie, czy literatura polska ostatnich 20 lat. Idiotyzmy jakieś, głupoty w ogóle oderwane od wszystkiego, tak. Szczepanowi Twardochowi jakąś nagrodę dali, przecież to jest w ogóle hańba. Proszę Państwa, my musimy sięgnąć do pism ludzi, którzy mieli jakiś kontakt z realiami tak? politycznymi, gospodarczymi, którzy wyrośli z ziemi. Tak? Jest cały nurt w literaturze angielskiej, brytyjskiej XIX wieku, który opisuje życie, w którym opisywane jest życie na wsi, tak? życie, życie przeciętnego angielskiego. Dworu, tak? albo angielskiej społeczności w, miały, w małym miasteczku. Tego jest masa i nikt w Wielkiej Brytanii nie zamierza się tego pozbywać. Tak? Nie przypuszczam, żeby to kiedykolwiek umarło. Jeżeli zostanie zapomniane na dwie, trzy dekady, to się to później odgrzeje i będzie znowu gotowe do użycia. Natomiast my się takich rzeczy pozbywamy, my się tego wstydzimy, my się od tego odwracamy, natomiast ekscytujemy się jakimiś paprochami. Które co jakiś czas jeden czy drugi młodzieniec wyciąga sobie z kieszeni i usiłuje tym zainteresować wydawcę, czytelnika, no, jakieś przy, przypadkowe osoby na ulicy. To jest dziwne w mojej ocenie. Ja, proszę Państwa, wydałem te książki i zachęcam Państwa szczerze do ich kupienia i, i, i przeczytania uważnego. Publicystyka wspomnienia ziemian z polskich kresów. Głównie z Litwy. Wszyscy trzej pochodzili z Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze Żmudzi, z Mińszczyzny. Nie wydałem tylko Jałowieckiego, bo nie mogłem tego zrobić, ponieważ wnuk pana Jałowieckiego żyje, mieszka w Australii, chyba żyje, mam wrażenie. No i on zagospodarowuje te wspomnienia, zajmuje się promocją tych wspomnień i ukulturowaniem pamięci po swoim wielkim Wielkim Dziadku. Do czytania tego szczerze zachęcam, bo to jest wstrząsająca, wstrząsająca lektura. Jeszcze raz. Mieczysław Jałowiecki, Edward Wojniłowicz, Hipolit Milewski. Zapraszam, dziękuję bardzo. Do następnego razu.